Jaki jest pierwszy krok? Od czego zaczynamy kalibrację? Zaczynamy zawsze kalibrację od przeczytania godów. Naprawdę przeskanowania swojego samochodu, weryfikowania co w nim jest, co może być zastanawiające, które błędy wpływają na też samą kalibrację, powodzenie samej kalibracji, ale również i inne rzeczy, które gdzieś tam się znajdują w silniku, czy w zawieszeniu, czy w układzie hamulcowym. Pokazujemy zawsze wszystkie błędy. Przechodzimy wtedy do procedury kalibracji, a po skasowaniu jeszcze raz sprawdzamy, czy błędy zostały, czy to są błędy stałe, czy jednak udało się je usunąć i to był jakiś śladowy. Czyli jeżeli po uruchomieniu ponownym pojazdu pojawią się błędy, to co wtedy? Oczywiście te błędy są kolejnym wydrukiem, dostarczanym klientowi, czasem może się zdarzyć, że jest to błąd w układzie kierowniczym czy w zawieszeniu. I taka kalibracja może nie zakończyć się z sukcesem. W jaki sposób komunikujemy się z samochodem? W jaki sposób podłączamy, łączymy się z tym samochodem? W samochodach jest zastosowane wejście OBD2, które pozwala na połączenie samochodu z testerem. Jest to takie uniwersalne już połączenie, które narzuca Unię Europejską. Czyli że z każdym pojazdem możemy się połączyć w ten sposób? I tak nie. Jest coraz więcej samochodów, w których wejście OBD oczywiście jest, ale nie ma możliwości połączenia, czyli auta są zabezpieczane przez producentów samochodów. W jaki więc sposób wykonamy kalibrację w samochodzie, który jest zablokowany? Odblokować można przez te specjalne platformy dostępne, które trzeba oczywiście dodatkowo opłacić, bądź skorzystać z urządzeń typu ASTER, żeby można było je odblokować i taką procedurę rekomendacyjną przeprowadzić. W filmach często widzimy takie sceny, gdzie młody haker z pomocą laptopa potrafi się włamać do jadącego pojazdu. Czy uważasz, że takie sceny są możliwe w realnym życiu? Czy jesteśmy przed tym zabezpieczeni w jakiś sposób? Okazuje się, że tak. W Stanach Zjednoczonych zrobiono badanie i okazuje się, że do jednych z marek można było się dostać do samochodu i kontrolować jakby jego prowadzenie. Dlatego jest duży nacisk firm produkujących samochody na zabezpieczenie komponentów tak, aby nikt nie mógł w nich bezprawnie cokolwiek zmieniać. Z pojazdem. Co dalej? Po połączeniu z pojazdem, na przykład błędów, sprawdzenie, przygotowanie całym, musimy przejść do procedury kalibracji. Cała procedura kalibracji też jest opisana w testerze, więc to pozwala przejść krok po kroku, ustawić urządzenie, sprawdzić ciśnienie w opomieniu i tak dalej. Jest szereg tych informacji do sprawdzenia. Ustawić urządzenie, dać parametry, które są potrzebne do wprowadzenia, czyli do testu wymaga. Najlepiej przejść do procedury samej kalibracji, tak? Jak długo, mniej więcej, trwa przygotowanie pojazdu, przygotowanie sprzętu do wykonania kalibracji?
Począwszy od pomiarów, przygotowania, podłączenia ładowarki i tym podobnych rzeczy, do podtrzymania tak naprawdę napięcia. Czasami jest to godzina, półtorej, czasami troszkę dłużej. Czasami jest to kalibracja złożona, więc to wymaga jakby początkowego etapu na stacjonarnie, statycznie, a kolejną etapem jest jazda w mieście. No i te złożone czasami wychodzą 2,5 godziny, 3 godziny, zależy jakie są warunki na zewnątrz. Tak samo jazda dynamiczna może się zakończyć sukcesem w miarę szybko, ale są też sytuacje, gdzie jeździmy godzinę, 2-3 i nie jesteśmy w stanie zakończyć, bo warunki na to sobie szli pozwolą. Tak? Zawsze pada deszcz, a śnieg. Tego typu rzeczy też mają wpływ bardzo duży na to, żeby, i na to, żeby było oczywiście, też ma bardzo duży wpływ na to, żeby przeprowadzić taką. Czyli nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę, ile taka liberacja potrwa? Wcześniej nie jesteśmy w stanie mówić, że to będzie godzinę czy półtorej. Zakładamy, że będzie wszystko łatwo, ale czasami wyjedziemy na miasto i to zrujnuje nasze plany. Jeżeli wykonamy kalibrację, czy mamy jakieś potwierdzenie tego, czy sygnalizuje nam to komputer pokładowy, ewentualnie, czy mamy jakiś raport, czy wiemy, co zrobiliśmy w tym aucie? Z testu wygenerujemy raport o kalibracji z pozytywnym wynikiem. Wszystko zależy od marki, w jakich markach jest jeszcze z danymi, jakie zostały naniesione ze sterówki, jakie plany wprowadzić do pojazdu. Ale też czasami jest tylko wynik pozytywny bądź negatywny. Tak? Jeżeli mam potwierdzenie w postaci pozytywnego wyniku, wówczas wiemy, że zakończyło się sukcesy, możemy przyjechać do domu, przetestować jeszcze na motor drogi, podczas jazdy, że wszystko działa poprawnie, no i oddać się pojazd właściwie. Bezpiecznie wraca do domu, czyli tak naprawdę możemy powierzyć swoje zdrowie i życie temu systemowi, mając drukowany raport. Oczywiście tak. Na dzień dzisiejszy nadal to jednak kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Producent samochodu nie ponosi odpowiedzialności. Są to systemy wspomagające, a nie zastępujące kierowcę. Aczkolwiek wszystko idzie w tym kierunku, że w przyszłości będziemy mieli auta autonomiczne. W 2025 pewnie wyjdzie trzecia generacja. Jedno urządzenie ciężarówek i planujemy w tym roku zakupić 8 dodatkowych urządzeń. W sumie to daje jakieś 21 urządzeń stacjonarnie plus jedno mobilne, to właśnie do tych ciężarówek i 3 urządzenia z tej. Czyli osobówki i ciężarówki też? Jasne, osobówki i ciężarówki spokojnie możemy zrobić. A samochody elektryczne? Samochody elektryczne również. Tylko tam pewnie musimy zastosować specjalne procedury. Jest to jednak wysokie napięcie, jednak czasami może przebiegać porażenie.
jakieś inne jeszcze specjalne auta są, które wymagają innych procedur, specyficznego podejścia? Dla nas szybciej pojawiają się samochody z tematycznym zawieszeniem, wychodzą to już w średniej klasie. I dużo jest też samochodów, które posiada jednoośkę. W tym wypadku jednak trzeba dostosować odpowiednie procedury przygotowania tego samochodu do procesu kalibracji. To też wymaga uświęcenia jakiegoś czasu. No i oczywiście ustawy. Czyli ciężarówki, autobusy też? No, oczywiście, ciężarówki, autobusy musimy najpierw wypoziomować, sprawdzić zbieżność. Dopiero to po tym etapie przygotowania samochodu przejść do procesu. Czyli rozumiem, że klient może bezpiecznie wracać do domu, powierzyć swoje zdrowie i życie auto, które zostało skalibrowane, co jest potwierdzone tym raportem, tak? Tak, może bezpiecznie wrócić do domu, oczywiście nie znamy do obowiązku kontroli samochodu. Są to systemy wspomagające, ale nadal nie zastępują kierowcy. I tu jest właściwie rola kierowcy odpowiedzialności i jego kontroli nad pojazdem. Ciągle jest to system wspomagania kierowcy, a nie system bezpieczeństwa. No. Ale tych systemów jest chyba coraz więcej w pojazdach. Od chyba 2022 roku będzie przynajmniej 6 systemów bezpieczeństwa. Do tego będzie tam umieszczona czarna skrzynka. Tak naprawdę będzie zapisany cały proces naszej jazdy samochodu. Tak? Już dzisiaj niektóre samochody zapisują nasz przebieg jazdy, jak kierowcą jesteśmy, z systemem jesteśmy w stanie pewne rzeczy przyjąć. Powiedziałeś, że będą, czyli że będą obowiązkowe, jak ABS? Tak, od 2022 każdy nowy auto, który zjedzie z taśmy, będzie wyposażony w system bezpieczeństwa. Czy są jakieś nowości w tych systemach? Czy to są tylko te systemy zapobiegające kolizji? Mamy system zapobiegania kolizji, mamy system trzymania w pasie, mamy system wykrywania znaków, mamy system wykrywania znaków i ograniczenia prędkości, co się na pewno pojawi, gdzie ten system będzie zwalniał nasz pojazd do wymaganej prędkości, którą zauważymy znak. Listopada 2015 roku
Unia Europejska wymusiła stosowanie takich systemów bezpieczeństwa już w ciężarówkach i autobusach. Do tego celu dostosowaliśmy jedno mobilne urządzenie, by móc przeprowadzić taką kalibrację kamery bądź radaru u klienta. Jeżeli wykonujemy taką kalibrację statyczną, nie rodzi to większych problemów z dostępnością kierowcy. O tyle przy kalibracji dynamicznej musi być brany pod uwagę czas pracy i przerwy kierowcy według tachografu. Twoim zdaniem, czy ma to realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drodze? Oczywiście, każdy system, który wykryje, a my nie jesteśmy w stanie zareagować z powodu rozproszenia, spowoduje, że ta kolizja, jeżeli wystąpi, to będzie na pewno mniejsza, bądź w ogóle do niej nie dojdzie. Czyli w przyszłości będziemy poruszać się pojazdami całkowicie autonomicznymi? Myślę, że tak. To jest temat cały czas rozwojowy. Sama Unia Europejska chce zminimalizować ilość wypadków śmiertelnych na drogach i to jest założenie chyba do 2050 roku, że nie będzie żadnych wypadków śmiertelnych na drogach. Według badań Unii Europejskiej 9 na 10 przypadków do wypadku dochodzi z winy człowieka. Więc założenie eliminacji tego czynnika, jakim jest człowiek, spowoduje zmniejszenie kolizji drogowych. Jednym z takich poważnych zagrożeń jest skręt ciężarówki lub autobusu w prawo, ponieważ kierowca nie widzi całej przestrzeni i musi się opierać tylko i wyłącznie na lusterkach szerokokątnych. Istnieje pomysł wprowadzenia systemu skrętu w prawo opartego na kamerach i radarach, tak aby monitorować obszar z prawej strony niewidoczny dla kierowcy, np. jadący rowerzysta. Według analiz niemieckich specjalistów zastosowanie tego systemu zminimalizuje ilość incydentów o 30%.
możesz powiedzieć nam, kiedy wykonujemy kalibrację? Kalibrację wykonujemy przy wymianie szyby, przy zmianie geometrii, przy naprawach blacharskich, przy wymianie opon, to też trzeba to zaznaczyć, no i przy wymianie samych sterowników. Po tych usługach obowiązkowo powinniśmy wykonać kalibrację. Co, jeżeli tego nie zrobimy? Na pewno system może działać nieprawidłowo i nie jesteśmy w stanie określić, jak bardzo będzie przekłamywał. Czy będzie przekłamywał na plus, czy na minus. Czy auto nam utrzyma w pasie, czy to auto wyjedzie poza pas. Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Dlatego taką korektę trzeba nanieść, czy tak zwaną kalibrację nanieść po tych czynnościach, które wcześniej wymieniłem. Dla przykładu, jadąc samochodem z rodziną na wakacje, zazwyczaj jesteśmy zaangażowani w rozmowę, przez co dekoncentrujemy się na drodze, na informacjach drogowych, nie skupiamy się na innych uczestnikach drogi. Wtedy chcielibyśmy, aby systemy wspomagania kierowcy zaalarmowały użytkownika i przywróciły z powrotem jego uwagę na bezpieczeństwo. W skrajnych wypadkach reagowały wspomagając kierowcę. Przy maksymalnej dopuszczalnej prędkości na autostradzie w Polsce jedna sekunda wydaje się niewiele, ale to jest aż 40 metrów. Dlatego ważna jest kalibracja tych systemów, aby reagowały prawidłowo, co pozwoli uniknąć niebezpiecznej sytuacji lub zminimalizuje jej skutki. Trzeba podkreślić, że życie i zdrowie człowieka w tym wypadku jest najważniejsze. Jaki związek mają te systemy z szybą samochodową? Czujniki, kamery są bardzo często zamontowane na szybie czołowej w okolicach lusterka wstecznego. Tam mają najlepszą widoczność i są przez nią chronione. Czyli szyba stanowi swego rodzaju rusztowanie dla tych urządzeń? Oczywiście tak. Osobne są zamocowane specjalne uchwyty, gdzie wpinamy kamerę czy czujniki i tam mają swoje dopasowanie, tak? Zgodnie z wymogami OEM producenta. Trzeba zaznaczyć, że jest to miejsce o najlepszej widoczności, zazwyczaj w obrębie wzdłużnej osi pojazdu. Dodatkowo szyba chroni optykę tych systemów przed warunkami atmosferycznymi i czynnikami mechanicznymi. A zaznaczmy, że jest to jeden z droższych elementów tego systemu. Sama szyba i obszar kamery jest oczyszczany przez wycieraczki, a to sprawia, że praca tego układu może działać w trudnych warunkach. W połączeniu z czujnikiem deszczu działa to automatycznie.
się w takim razie, że przed nami masa wyzwań związanych z obsługą systemów ADAS. Musimy założyć, że w pewnym momencie będzie tych samochodów bardzo wiele. Choćby z tego 2022 roku. Gdzie od maja systemy takie jak inteligentny asystent prędkości, automatyczne hamowanie awaryjne, wykrywanie pieszych i rowerzystów, czy instalacje umożliwiające zamontowanie alkomatu będą podstawowym wyposażeniem wszystkich nowych modeli samochodów. Według naszych statystyk w co czwartym samochodzie dochodzi do wymiany szyby czołowej, wyposażonej w kamery oraz radar. Ta sytuacja powoduje większe zapotrzebowanie na sprzęt oraz odpowiednio wyszkolony personel. W obecnym kwartale chcemy przeszkolić około 40 osób z zakresu kalibracji systemu ADAS. Oprócz kalibracji systemów na szybie chcemy również rozszerzyć ofertę o kalibrację radarów w zderzaku oraz kamer z użyciem technologii 360 stopni. Rosnąca liczba systemów bezpieczeństwa, dążenie do samochodu autonomicznego. Wydaje mi się, że czeka nas wiele wyzwań z tym związanych. Oczywiście tak. Sama Unia Europejska nakazuje wprowadzenie od 2020 roku szeregu systemów bezpieczeństwa. Do tego ten rok 2050, który ma być w cudzysłowie bezwypadkowy, powoduje to, że będzie coraz więcej tych samochodów. Coraz więcej systemów będzie trzeba skalibrować, coraz więcej systemów będzie zawieszonych na przedniej szybie, tak naprawdę. I to po prostu wiąże się z ciągłym rozwojem, dokupowaniem na bieżąco nowych typów tablic wzorcowych, by móc obsługiwać bardzo szeroką gamę marek. Niektóre marki potrzebują aż trzech rodzajów tablic, gdzie koszt jednej tablicy to około 2,5 tysiąca złotych. Inwestycje te są bardzo kosztowne, ale musimy im sprostać, by wyjść naprzeciw nadchodzącym trendom. Grzegorz, reasumując, mając na uwadze to wszystko, o czym nam przed chwilą powiedziałeś, jak Autoglas przygotowuje się do tego, co nadchodzi? Po pierwsze, ciągle szkolimy nowych montażystów, zwiększamy systematycznie ilość urządzeń, współpracujemy z wiodącymi producentami systemów do kalibracji i po czwarte, na bieżąco aktualizujemy sprzęt i oprogramowanie. Dziękujemy! Dziękuję za uwagę. Do widzenia.